Mama groziła, że przez jakiś czas nie będę mogła do niej dzwonić. A dzwoniłam codziennie. Nie chciałam zostać sama, mama nigdy nie miała towarzystwa. Nikogo koło niej nie ma, nikomu o mnie nie mówi. A Lidka chciała o mnie ludziom opowiedzieć. Nie było czasu, musiałam postanowić sama. Kiepsko się rozstałyśmy. Tę książkę jestem winna i sobie, i Lidce. Była moimi drzwiami na wolność. Myślę o wyjściu codziennie, nie boję się. To znaczy, boję się tylko mściciela. Kiedy gołąb z Jogim w pokoju mordowali Jolkę, Osa w kuchni przeglądała lodówkę. Głodna była. Szukała czegoś do jedzenia. Sama tak zeznała tamtej nocy tuż po aresztowaniu. To znaczy po zatrzymaniu, tak? Tak się w prawie nazywa nałożenie kajdanu. Miesiąc po tamtym popołudniu, tak? Słyszała tempo odgłosy uderzeń, krzyki, jęki. Dokładnie to po czwartej wszystko się zaczęło, to znaczy po 16 i przed piątą skończyło. Był styczeń, ciemno, domofon numer 32, windą na 10. Witam, powiedziała Jolka, wejdźcie. Potem w dokumentach po kolei szczegółowo opisano liczne rany tłuczone głowy, połączone ze złamaniami kości sklepienia i podstawy czaszki, oraz ze złamaniem zamkniętym lewego łuku jarzmowego, otwartym złamaniem żuchwy po obu stronach, uszkodzenie górnej lewej jedynki, krwawe wylewy na dolnej wardze i w jamie ustnej, rozlane zasinienie twarzy i szyi, rany kłute, rany tłuczone, także w okolicach oczodołów, przekute żyły powierzchniowa i głęboka, po lewej stronie szyi, zasinienie na dłoniach, podbiegnięcia krwawe na skórze głowy, krew na oponie twardej mózgu, krew pod oponami mózgu, krew w komorach mózgowych, krew w drogach oddechowych, ogniska aspiracji krwi do płuc. Osa wsadziła głowę do lodówki, pomiała ochotę na tatara. Tak, tatara by zjadła. Dopiero co świętowali swoje osiemnastki. Jogi, gołąb i osa myśleli o studniówce. No, chcieli się dobrze bawić za zabójstwo Jolki. Była starsza od nich o 4 lata. Sąd ukarał całą trójkę porówno dożywocie, można by rzec. Powiedział sędzia, że dokonali zabójstwa także samych siebie, swojej teraźniejszości i swojej przeszłości. Monika Osińska, pierwsza w Polsce kobieta skazana na karę dożywotniego więzienia. Dożywotka, tak za kratami o niej mówią. Skończyła 35 lat, kiedy spotkała Lidię Ostałowską. Jesienią 2013 roku, 17 lat po tamtym styczniu w więzieniu, na Grochowie rozmawiały po raz pierwszy reporterka i dożywotka. Dwie okularnice. Pierwsza o ponad 20 lat starsza, niska, pochylona, ostrzyżona na jeża, uważna, małomówna, cicha. Druga młodsza, szczuplejsza, wysoka, wyprostowana, włosy długie, kręcone, ciemne, pełna energii, wesoła, rozmowna. Więźniom nie wolno zmieniać fryzury. Wygląd z dnia osadzenia należy zachować do końca zakończenia kary. I osa się tej zasady trzyma. Osy czas prawie nie zmienia fizycznie, bo jej zdrowie psychiczne było, jest i pewnie będzie przedmiotem zainteresowania specjalistów, badaczy i praktyków, psychiatrów, psychologów, kryminologów, prawników. Przyglądała mu się także reporterka Ostałowska. Była pierwszą dziennikarką, z którą Monika Osińska odważyła się rozmawiać. Jolka. Tak w rozmowie z Lidią nazywała ofiarę, a widziały się raz. W mieszkaniu numer 32, między 4 a 5 po południu, 19 stycznia 1996 roku. Reporterka Ostałowska odwiedzała osadzoną Osińską regularnie, co tydzień, czasem co 2 tygodnie, przez prawie 4 lata. Poza pierwszą rozmową, kiedy w ciepłe popołudnie przysiadły na spacerniaku, wszystkie spotkania odbyły się w świetlicy. Bez obecności funkcjonariuszy, więc Monika mogła swobodnie opowiadać. A Lidia uchylać zakratowane okno i wbrew zakazom palić papierosy. Paliła zawsze. Paliła dużo. Paliła wszędzie. Aż któregoś dnia w starannie wykaligrafowanym niedługim liście Monika poprosiła Lidię, by więcej w kryminale jej nie odwiedzała. Była taka swoja, mówi Monika o Lidii 25 lat po zbrodni. Oprócz notesów, zresztą prawie nieczytelnych, zostały teczki formatu A4. Lidia zakładała je z prawą, które wiązała z zabójstwem Jolki
i ludziom, bohaterom przyszłej książki. Nikt z bliskich już nie pamięta, kiedy zaczęła mówić o książce, bo mówiła nam nie o pisaniu, lecz o młodej kobiecie w więzieniu. Idę z dziećmi do lasu, powiedziała pewnego razu do Moniki. Zbieramy grzyby, a ja myślę o tobie, jak siedzisz w celi. Myślę o tobie często. Na żółtej teczce z żółtą gumką umieściła dwie litery K.O. Chodzi o Krzysztofa O. Niedługo po morderstwie Jolki usłyszała o nim cała Polska. Jego twarz drukowano na pierwszych stronach gazet. Mówiono o nim w radiu i telewizji. Często w pierwszych minutach serwisów informacyjnych. Zapraszano go do programów publicystycznych, a nawet do popularnego talk show na każdy temat. Miliony słuchały, co Krzysztof O. miał do powiedzenia. O wywiad prosili go wybitni dziennikarze sądowi i polityczni, sławy antykomunistycznej opozycji poważane wtedy przez wszystkich. Kłaniali mu się politycy, dawali stanowiska, pieniądze. Trwało to z 10 lat, dłużej nawet. I dzisiaj, choć Krzysztof O. zniknął zupełnie, z łatwością można w Google znaleźć jego nazwisko. Policjanci w cywilu zapukali do niego wieczorem, koło 7:00. Nie byli delikatni. Ma pan trupa w biurze, tak podobno zaczęli. Mamy nadzieję, że pan nam to wyjaśni. Zaprosili do samochodu i zawieźli na Tarchomin, gdzie w wieżowcu przy ulicy Erasma z Zakroczymia w mieszkaniu na 10 piętrze prowadził firmę pod nazwą Biuro Marketingu i Promocji Turystyki Szkolnej Abigail. Firma zajmowała się drukiem i kolportażem krzyżówek przed lepszymi supermarketami. Wtedy była to Billa, ludzie zaczepiali ludzi i proponowali kupno krzyżówek ze zdjęciem chorego dziecka. Leżała na wykładzinie z nożem wbitym w szyję. Policja, pogotowie, lekarz zdjął z jej twarzy zakrwawiony ręcznik, policyjny technik zmieniał w aparacie film za filmem, sfotografował drugi nóż z czerwoną rękojeścią ze zgiętym ostrzem, leżał obok. Komputer zrzucony z biurka, telefon z urwaną słuchawką. W łazience krew w wannie, na umywalce, na mydle. Pod umywalką odłamany kawałek kija baseballowego. Mały pokój i kuchnia splądrowane. Krzysztof O. wszedł do swojego biura i zwrócił uwagę, że z dużego pokoju skradziono telefon komórkowy, a z małego, gdzie ofiara mieszkała, magnetowicz. Aż się pani asesor zdziwiła, że najpierw mówił o zabawkach, tak się wyraziła, a nie o zabitej szwagierce. Jolka to siostra jego żony. To był straszliwy widok, opowiadał po 5 latach w gazecie. Stałem bez ruchu. Nie potrafiłem nic powiedzieć, ale powiedziałem o ukradzionym telefonie, o pagerach, bo wiedziałem, że je można namierzyć i wpaść w ten sposób na trop mordercy. Krzysztofa O. zatrzymano, bo nie miał alibi. Wyszedł z biura 4:02. Czas określił precyzyjnie, bo wtedy w kieszeni zabrzęczał mu pager. Na prośbę żony zrobił drobne zakupy w spożywczym, coś kupił w aptece i wrócił do samochodu zaparkowanego przed wieżowcem. Policjanci tak mu wmawiali morderstwo, że sam siebie przez moment o nie podejrzewał. W celi doszedłem do obłędu, mówił po latach, że może czegoś nie pamiętam, że może jakaś dziura jest w mojej pamięci i że to jednak ja zabiłem. Postanowił znaleźć mordercę. To z zawodu pielęgniarz, który podczas transformacji szedł za kasą. Miał liczne interesy, rozległe znajomości i działał na zasadzie ja pomogę tobie, a ty mnie. Znalazł pracę matce Jogiego, tego maturzysty, który później zamordował Jolę. Zabójstwo szwagierki pozwoliło mu urosnąć. Żółta teczka z literami K.O. w archiwum Lidii jest najgrubsza. To było dziwne, opowiadał. Dzień przed telefonem do hotelu śniła mi się Jola w hotelu. Innego dnia śniła mi się Jola z długimi, czarnymi włosami w klinice ginekologicznej. Co chce pan przez to powiedzieć? To były sny realistyczne i naprowadzające. Sądzę, że w szczególnych warunkach możliwe jest uaktywnienie nadprzyrodzonych zdolności. Sądzi pan, że jakaś pozaziemska istota wyznaczyła pana na kogoś, kto pomści tę śmierć? Być może. Każdy w stresie żył. Tak 17 lat później Monika w rozmowie z Lidią wspomniała pierwsze tygodnie po morderstwie. Każdy w strachu. To znaczy i Gołąb, i Jogi, i ja, choć mało ze sobą gadaliśmy.
To już w ogóle nie było życie. Ja żałuję, że mnie nie zaaresztowali od razu. Takie lęki, taka panika, takie sny. Ja nie wychodziłam z domu. Gołąb raz zadzwonił, że sny, że mu się śni, że autobusem jedzie i spada. Ale się nie boi, nie wtedy. Dopiero jak oczy otwiera, to zalewa go pot. Ja też spadam, powiedziałam mu. Od dziecka spadam w snach albo uciekam, ale się nie boję. A teraz mówiłam do niego, to się boję wszystkiego. I w dzień, i w nocy. Brat mi jeszcze powiedział, że nocą jakaś postać stała w drzwiach. Przecież rodzinie nie powiedziałam o Jolce. Jaka postać? Ona? Głośno o tym było bardzo. Jasnowidz powiedział szwagrowi Jolki, że widzi dziewczynę przy szpitalu ginekologicznym, że kręcone włosy ma, tyle że blond. On to opowiadał po gazetach, po telewizjach, a ja wariowałam od tego. Wiesz, powiedziała do Lidii, ja mieszkałam koło położniczego. No i nie umiem powiedzieć, najbardziej nie umiem wyjaśnić, dlaczego to wszystko tak na szybko było, tak bez jakiegoś planu. Bo mało osób mi wierzy, bo ciężko w to uwierzyć, że my nie zaplanowaliśmy zabójstwa. Ja ci wierzę, powiedziała Lidia 17 lat po tamtym styczniu. I zapisała w konspekcie przyszłej książki. Cała ta akcja była debilna i niesłychanie brutalna. Zjawili się tuż przed północą. Akurat ojciec przyszedł, pan Osiński. Przyjechał z kuzynem, jeszcze koleżanka i chłopak. Wolny dzień był, sobota albo niedziela, talerzyki na stole. Kurwa, otwierać, policja, pod ścianę, kurwo, ręce. Tylko mi nie mów, że cię tam nie było, przyznaj się, kurwo, posiedzisz 25. Rocznik 1977, pochodzenie robotnicze, uczennica liceum ekonomicznego. W komendzie od razu przesłuchanie, od pierwszej do świtu. O 7 podpisała protokół. Przyznaję się do współudziału w zabójstwie. Zabójstwa dokonałam w trakcie zaplanowanego wcześniej napadu rabunkowego wspólnie z kolegami. To Gołąb i Jogi. Zaraz ich przywieźli. Gołąb w korytarzu mignął jej pobity. Tak podpisała i to. Tatara by zjadła. Choć to tu, to tam pojawiło się zdjęcie bezwzględnej maturzystki. Mord na dziewczynie, pisał reporter gazety, początkowo nie odbił się w mediach większym echem. Jest tyle bezduszności w prawie. Krzysztof opróbował zbrodnią zainteresować dziennikarzy. Jest tyle zbrodni, odpowiadali znudzeni redaktorzy. Wszystko się zmieniło, kiedy kilka miesięcy po zabójstwie szwagier ofiary założył Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni. Oprócz tych trzech słów w nazwie organizacji dopisano imię i nazwisko patronki. Była nią Jolka. Od razu za prezesem takiego stowarzyszenia zaczęły jeździć ekipy z kamerami. Dziennikarze mówili do pielęgniarza, panie mecenasie. Po zapoznaniu się z aktem oskarżenia stowarzyszenie napisało do sądu, że dostrzega uchybienia i zaniedbania. Było ich według stowarzyszenia wiele. Na dwa warto zwrócić uwagę. Pierwsze, prokurator nie przesłuchał dyrektorki i nauczycieli z liceum ekonomicznego, a powinien, bo publicznie obciążają Monikę Osińską jako osobę dominującą, podporządkowującą sobie otoczenie. I druga rzecz, prokurator nie zadał sobie trudu, by ustalić, kto i w jakim celu zadał ofierze szereg ran pod oczami i na powiece. Uznajemy to za rodzaj szczególnego okrucieństwa wobec jeszcze żyjącej ofiary. Dopiero wbicie i przekręcenie noża w tętnicy szyjnej spowodowało wykrwawienie się i zgon. Monika Osińska zeznała, że w tym czasie była głodna i miała ochotę na tatara. W tym celu przeszukała lodówkę. Te nonszalanckie zeznania potwierdzają wyjątkowość okrucieństwa i zdegenerowanie sprawców. Osa, osa, osa. O przywódczej morderczyni media mówiły z pasją. Banda Osy, tak nazywano trójkę maturzystów. Krew na damskich paznokciach, tak zatytułowano program telewizyjny, w którym mówiono o zabójstwie dokonanym przez Monikę Osińską i jej dwóch kolegów. Katarzyna Bonda, dziennikarka Super Expressu, na pytanie, który przestępca jest gorszy, kobieta czy mężczyzna,
odpowiedziała przed kamerami, że według psychiatrów i seksuologów agresję kobiety można porównać do powodzi, a agresję mężczyzny tylko do rwącego potoku. I dodała: tak więc różnica jest znaczna. Wszystkie morderczynie, dziennikarka obserwowała 4 procesy, w których oskarżonymi o najcięższe zbrodnie były kobiety, są opanowane, wszystkie są okrutne, wszystkie są inteligentne. Dlatego żadna z nich nie miała w ręku narzędzia zbrodni. Żadna z nich nie zadała ciosu. Zrobili to mężczyźni na ich rozkaz. One omotały tych mężczyzn. Te kobiety są silne, mają silną osobowość. Są to dominantki, wyjaśniała telewidzom Katarzyna Bonda. Taka kobieta dobiera sobie mężczyzn, którzy są słabsi od niej. To są mężczyźni, którzy się podporządkowują, oni tego chcą. I dalej. Kobieta wydaje rozkazy, to ona planuje, to ona jest perfekcyjna do granic możliwości, a oni wykonują tylko czarną robotę. Żadna nie przyznaje się do zbrodni, potem każda gra słabą kobietkę, która została zmanipulowana. Monika O. niczym się nie wyróżniała za dnia, ale zmieniała się w nocy. W dzień była normalną uczennicą liceum ekonomicznego, relacjonowała Bonda, a wieczorem wychodziła do dyskoteki i tam była otoczona wianuszkiem wielbicieli, bo naprawdę jest bardzo piękną kobietą. Po słowach Katarzyny Bondy wypowiedział się Krzysztof O. O tatarze. Zawsze o tatarze. Ciasno, duszno i głośno. Tak, pamiętają największą salę sądu wojewódzkiego ci, którzy wtedy tam byli. Atmosfera gęsta, napięta, żałobnie uroczysta. Na rozprawy było ich 8. Krzysztof O. przywoził autokarem ludzi z rodzinnych okolic zamordowanej. Tak to relacjonowały gazety z Wyszkowa i z Ostrowi. Przychodzili warszawscy sąsiedzi oskarżonych, zwykle nieznajomi, wszyscy jacyś pobudzeni, rozdygotani. Poglądy prezentowano tam średniowieczne, tak to pamięta jeden z adwokatów. Śmierć za śmierć, szubienica, krzyczeli widzowie. Często już nie młodzi, emeryci najwyraźniej z odległych dzielnic, bo niektórzy z suchym prowiantem, wszyscy z egzemplarzami Super Ekspresu w rękach. Przed sądem mówiła zrozpaczona matka ofiary, chciała kary śmierci. Potem mówiła siostra zamordowanej, że Jola była osobą uczuciową, a ich nie porównam nawet do zwierząt, bo one by czegoś takiego nie zrobiły. Może bym im wybaczyła, gdyby się zmienili, ale oni są tacy sami. Czuję się ciągle zastraszona. Widzę, jak Monika O. zabija spojrzeniem mnie i mojego męża. Nie wierzę w żadne ich słowo. Nie wierzę w przeprosiny. Oni mają przed sobą całe życie, a moja siostra nie ma już nic. Społeczeństwo ma prawo domagać się przywrócenia poczucia bezpieczeństwa, przekonywał adwokat rodziny ofiary. Sprawcy takich czynów muszą się spotkać nie z najwyższym potępieniem, tylko z eliminacją. Wyeliminować, zawarczał tłum. Słuchali tego rodzice oskarżonej. Ojciec podawał córce coś do jedzenia, w każdym razie próbował. Matka gdzieś z tyłu za filarem, ale obecna. Starała się, by córka ją choć przez moment dostrzegła. Rodziny pozostałych oskarżonych obecne. Fotoreporterzy na kolanach przed oskarżoną. Czy dlatego, że kobieta sfotografowana od dołu wygląda groźniej, czy żeby złapać jej spojrzenie wbite w ziemię non-stop. Operatorzy kamer mieli trudniej. Kamery mieli za duże, za ciężkie. W takim ścisku zdejmować je ze statywów i kręcić z ręki było niemożliwością. Krzysztof O. udzielał wywiadów także w sali rozpraw, zanim sąd wszedł albo tuż po tym, gdy wyszedł. Chcieli naszej Joli oczy wydłubać. Osa pewnie to wymyśliła. Osa. Inteligentna, zimna, bezwzględna i piękna. Kruczoczarna, zgrabna, ostre rysy. Tak pisało o niej gazety.
ubrana jak na studniówkę, śnieżno-biała bluzka, spinka idealnie dobrana do koloru oprawek okularów, zimne oczy. Uczestniczyła w zabójstwie z pełną świadomością. Nie uważam, żeby w stosunku do Moniki O. słowo kanalio, morderco i śmieciu były obraźliwe. Ojciec oskarżonej próbował Krzysztofowi O. przeszkadzać, zasłaniał teczką kamery pani w składzie sędziowskim. Na każdą rozprawę przychodziła prosto od fryzjera. Tak ją wspomina jeden z adwokatów. Swoją fryzurą była zainteresowana, nie sprawą. Flesz błyskał za fleszem. Zagubieni studenci prawa coś notowali w zeszytach i studenci resocjalizacji notowali. Sąd zarządził odtworzenie nagrania z wizji lokalnej. Monitor ustawiono tak, by widziały go strony procesu, ale nie publiczność, nie prasa. Sędzia Janiszewski dbał o dziennikarzy. Państwo sobie tutaj usiądą na podłodze przed ekranem, żeby dobrze widzieć. Sprawozdawcy zobaczyli oskarżoną, a w jej rękach kij bejsbolowy. Choć wcześniej nigdy go w rękach nie trzymała. Pani. Tak na ekranie oskarżona mówiła o zamordowanej. Pani Jola uderzyła twarzą o blat stołu. Po uderzeniu jednego z kolegów pani Jola próbowała się do tyłu odchylić, ale złapała się za głowę. Na to sala sądu zamruczała wrogo. Co mam zrobić, żeby ona tak nie harczała? Spytał kolega. Odruchowo wzięłam szlafrok. Relacjonowała na ekranie oskarżona, stojąc przed drzwiami łazienki. Idź i zakryj ją, znaczy twarz. Chodziło mi o twarz. Znowu głośny oddech sali, dziennikarze wstali z podłogi. Skąd stowarzyszenie ma zdjęcie legitymacyjne mojej mocodawczyni? Spytał adwokat i usłyszał, że od świętego Mikołaja. Oskarżona jest z rozbitej rodziny, tłumaczył mecenas. Stąd wagary, niedobre kontakty. Ktoś z sali na te słowa zarechotał, a zanim wszyscy obecni, ktoś postawił książkę na stojaczku, tę ze zdjęciem Joli, ktoś przyłożył ręce do głowy oskarżonej, jakaś egzorcystka, medium czy bioenergoterapeutka. Przyprowadziła ją pani psycholog, która chciała się w ten sposób utwierdzić, że jej podopieczna nie jest człowiekiem, tylko wampirem psychicznym. Ty mały hitlerowcu, tak mówiła do niej jeszcze przed procesem. Egzorcystka robiła miny, że złe dziewuszysko, że zła aura. Gesty podcinania gardła, gesty szubienicy, kuli w łeb, gorąco, duszno. Groza, koszmar, histeria. Tak tamte dni w sądzie wspominają mecenasi, dziennikarze, studenci. Jarmark, szopka, igrzyska, widowisko. Całe miasto żyło tą zbrodnią. Tłum chciał linczu, eliminacji. Krwi. Dożywocie, dożywociu, dożywociem, dożywocia. I udało się. Tatarem, tatar, tatara, o tatarze. Sędzia Piotr Janiszewski nie krył wzburzenia. Po prostu to się nie może w głowie pomieścić, napisał w uzasadnieniu wyroku. Jak można spokojnie jeść, mając świadomość, że tuż obok za ścianą zabija się człowieka. W którym momencie swojej książki Lidia zdradziłaby, że wyrok uważa za nieludzki? Pewnie nie na początku. Nogi same mi zawracają, gdy pomyślę, że mam iść do niego. Tak blisko 20 lat po procesie powiedziała o przewodniczącym składu, który wydał wyrok. O co zapytałaby sędziego Piotra Janiszewskiego? Może o logikę? Czy sędzia uważa, że postępowanie 18-latków zawsze jest logiczne? Czy sędzia uważa, że zachowanie 18-latków zawsze da się logicznie wytłumaczyć? Czy i dziś sędzia uważa, że na karę dożywocia można skazać nastolatka? Czy sąd, wydając wyrok, powinien kierować się przepisami prawa i logicznym myśleniem czy emocjami? Czy fakty sporne, zdaniem sądu, to dalej fakty czy już hipotezy? Po co sąd powołuje biegłych? Co według pana sędziego oznacza zasada swobodnej oceny dowodów? Czy wątpliwości, Lidia zapytałaby sędziego na pewno i o to, których nie udało się rozwikłać, sąd powinien rozstrzygnąć na korzyść oskarżonej, czy na jej niekorzyść? Na ostatnie pytanie
akurat znamy odpowiedź. Sąd nie miał wątpliwości. Monika do Lidii o tym, że w 19 urodziny obchodziła w więzieniu i 20. Płakała i płakała, ale miała nadzieję, którą w końcu jej zabrano kasacją. Wyrok długo do niej docierał, że już go nie odwróci. Wyrok przekreśla człowieka. Ludzie siedzą za zabójstwo i nikt im tego nie wypomina, bo mają niższą karę, a ją ciągle paluchem pokazują. O, dożywotka idzie, dożywotka na spacerniaku, dożywotka w łaźni, wzmożona ochrona, codzienne płukanie w kraty, by przy każdym wyjściu z celi rozbieranie do golasa i plecami do ściany i te ćwiary biedne, wściekłe, bo im też ciągle kazali do naga. Z jej powodu? Tak, z jej powodu, a z czyjego? W Grudziądzu była stołówka. Wyjście na śniadanie, na spacerniak, na obiad, na kolację. No to kilka razy nagie je oglądali. A jeszcze zajęcia sportowe, kurwa, przez dożywotkę to wszystko, przez tą kurwę nasłuchała się tego latami. Że gdyby dawali karę śmierci, to by ją dostała. Osa to bydle. Kiedy poprosiła o tabletkę na ból głowy, słyszała, że Jolkę też bolało. I mieli bydle, wspomniała w rozmowie z Lidią, bo nie byłam miła. Raz jak się na przedstawienie wybrała, to jej nawrzucała taka jedna, co siedziała za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, że na cmentarz powinna zapierdalać, nie na teatr. Tak, dobrze koło siebie mieć kogoś gorszego, jego kosztem lepiej się poczuć. Widelce jej podrzucali za te oczy, co niby miała Jolce wydłubać. On ze mnie zwierzę zrobił, powiedziała Lidii. Chodziło jej o Krzysztofa O. Na początku jeszcze w areszcie dostawała krzyżówki ze zdjęciem Joli. On je drukował, jej podsyłała. Kto? Tak, jak była małolatą, to tutaj skakała. Byłam jak zwierzę. Przychodziła do niej ta psycholog, co później poszła do stowarzyszenia pracować. Chodź ty, mały hitlerowcu, na rozmowę zapraszała. Podpisz mi się tutaj. A ona nie miała wtedy żadnego podpisu, żadnej eleganckiej parawki. Ale pamiętała, jak się tata podpisuje. Dużym O na początku. Tak się podpisała. No ty, w kółeczko się bierzesz, ucieszyła się pani psycholog. Lubisz być w centrum uwagi, hitlerowcu ty jeden. Zaokrąglasz tylko siebie, a kończysz, jakbyś chciała zabić człowieka. A ona na tym dużym, okrągłym O chciała pokazać, że jest dorosła. Potem jej drzewko psycholog kazała narysować. Też źle podniecała się, o ty, nie zakorzeniasz. I napisała do sądu opinię, że oskarżona jest zdemoralizowana. Ta psycholog wcześniej pracowała z Jogim i Gołębiem. W końcu przyszła ją poznać. Akurat trafiły tam kolejne dwie dziewczyny skazane na dożywocie. Za zabójstwo Tomka Jaworskiego i za zabójstwo dealerów ery GSM. Kazała je wszystkie trzy posadzić w jednej celi. Wrzuciła im tam czarny worek, taki psychologiczny eksperyment. Ciekawe, powiedziała, która z was pierwsza z nim stąd wyjdzie. Po akceptację pójdzie na terapię. Siebie dzisiejszej i siebie tamtej. Była dzieckiem, które znalazło się w złym czasie, w złym miejscu, w okolicznościach, które ją przerosły. Za to została ukarana. Jest sprawczynią zbrodni w mieszkaniu numer 32. Jest jej ofiarą. Tak uważała Lidia. Poprawdę. W tamtej lodówce nie szukała tatara. Nic takiego nie przyszło jej do głowy. Policjant, który ją przesłuchiwał w nocy, zaraz po zatrzymaniu, aż zastrzykł uszami, kiedy powiedziała, że w mieszkaniu numer 32 wsadziła głowę do lodówki. Tak, wsadziła. Dziś chciałaby zrozumieć po co. Bo nie po tatara. Policjant zapytał, czy była głodna. Powiedziała, że nie wie, że nie umie swojej głowy w lodówce logicznie wytłumaczyć. Głodna byłaś, powtórzył twierdząco funkcjonariusz, zjadłabyś coś. Może i byłam, odpowiedziała dla świętego spokoju. A co lubisz, zapytał. Minęła trzecia albo już czwarta nad ranem, może tatara, co? Może tatara bym zjadła? Przytaknęła. Policjant wpisał to zdanie do protokołu i o 7 rano kazał jej długi protokół podpisać. Chciałaby wreszcie sprawę tatara wyjaśnić, także samej sobie. Szanowni Państwo, piszę to do mamy Joli,
do jej sióstr i braci. Mało prawdopodobne, że w ogóle się kiedyś spotkamy. Nie miałabym odwagi spojrzeć wam w oczy, a poczucie winy, że Jola zginęła również przeze mnie, wiąże mi nogi. Mało prawdopodobne, by państwo zgodzili się na takie spotkanie i mało prawdopodobne, by mi wybaczyli. Ale ośmielam się. Proszę o wybaczenie. I przepraszam. Przepraszam, że tam poszłam. Nie powstrzymałam tego, że stamtąd wyszłam. Mojego czynu nie usprawiedliwia ani moja młodość, ani nic innego. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Wiem, że moje dożywocie nie koi waszego bólu. Przepraszam, że pomimo dożywocia wciąż żyję. A Joli już tyle lat nie ma na tym świecie. Ja myślę o niej codziennie. Mogła być żoną, matką, może nawet już babcią. Nie ma jej z wami także przeze mnie. Ta myśl nigdy mnie nie opuszcza i nigdy nie opuści. Wiedząc, że mi nie wybaczycie, przepraszam, będąc kochana przez moją mamę. Prawdopodobnie nie wyjdę stąd przed śmiercią moich rodziców, może nigdy nie wyjdę na wolność. Wszyscy umrą ze złością na mnie. Już tego nie odwrócę. Dźwigam tę świadomość każdego dnia. Przepraszam, że przeze mnie cierpicie. Przeprosiłabym wcześniej, ale wiem, że nawet dziś moje słowa otwierają wasze rany. Moja mama jest dziś schorowaną kobietą, dla mnie bardzo dzielną, ale już zgarbioną pod ciężarem problemów. Ukrywała je przede mną, te wyzwiska, które spadały na nią z mojego powodu. Kiedy to wszystko się stało, jedyne, co mogłam zrobić z tego miejsca, to przeprosić ją, że jestem takim dzieckiem. Że jej plany wobec mnie legły w gruzach już ponad ćwierć wieku temu. Proszę, nie miejcie do niej pretensji. Przepraszam. Nie wiem. Nie wiem, czy dożywocie jest dobrą karą. Na pewno taki wyrok nie pozwala nikomu zapomnieć. Tak musi być i tak jest. Nie wiem, jak państwo odbiorą mój list. Przepraszam, że się ośmieliłam. Musiałam to zrobić dla mamy Joli i mojej mamy. Monika. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Ja się nazywam Marta Perchuć-Burzyńska i witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Teatru Studio i Wydawnictwa Literackiego na spotkaniu wokół książki Historia na śmierć i życie autorstwa Wojciecha Tochmana. Historia na śmierć i życie to reportaż o skazanej za zabójstwo Jolanty Brzozowskiej, Monice Osińskiej, pierwszej kobiecie skazanej w Polsce na dożywocie i pierwszej, która mając tę karę wyszła na wolność po 27 latach na warunkowe przedterminowe zwolnienie. Fragmenty książki przeczytały dla państwa aktorki i aktorzy Teatru Studio Wiktoria Kruszczyńska, Dominika Ostałowska, Daniel Dobosz i Bartosz Porczyk. Bardzo dziękujemy.
A już teraz zapraszam na rozmowę wokół książki i wokół tematów i problemów, jakich ten reportaż dotyka. Są z nami profesor Monika Płatek. Prawniczka, karnistka, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest z nami również Maria Eichardt. Prawniczka związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości, prezeska zarządu Stowarzyszenia imienia profesora Zbigniewa Hołdy, naukowo zajmująca się problematyką kary dożywotniego pozbawienia wolności i kobiet skazanych na tę karę. I jest z nami również Wojciech Tochman. Reporter, autor wielu książek, między innymi na pewno znanych Państwu, Jakbyś kamień jadła, Eli, Eli, czy Dzisiaj narysujemy śmierć. I pierwsze pytanie mam do Ciebie, Wojtku. Jak to się w ogóle stało, że dzisiaj mamy w ręku Twoją książkę, Twojego autorstwa, że zdecydowałeś się na napisanie tego wstrząsającego na wielu poziomach reportażu i tu oczywiście musi się pojawić nazwisko, które już pojawiło się tutaj na scenie zmarłej w 2018 roku, wybitnej reporterki Lidii Ostałowskiej, bo to ona jako pierwsza zaczęła drążyć tę sprawę, a ty niejako przejąłeś ją. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Paniom. Bardzo dziękuję za obecność tak wybitnych prawniczek. Bardzo mi zależało, żeby to były prawniczki, nie prawnicy, ale myślę, że w ogóle to będą, główne pytania będą do pań, nie do mnie, więc ja króciutko. Temat, sprawę dostrzegła, tak by można powiedzieć, Lidia Ostałowska, reporterka, która spotkała Monikę w areszcie śledczym, gdzie siedziały również skazane kobiety na Ogrochowie w Warszawie, w trakcie zajęć kulturalnych, które prowadzi taka znana fundacja, Dom Kultury. I tam sobie się poznały dzięki Justynie z tej fundacji i zaczęły sobie rozmawiać. I z czasem ta sprawa zaczęła docierać do otoczenia Lidki, bo Lidka po prostu zaczęła opowiadać o dziewczynie, która siedzi w więzieniu i w przekonaniu Lidki siedzi nie tyle niesłusznie, co za długo. Za długo, że już nie, że tam jest coś nie tak. I nam opowiadała bardziej o Monice niż o książce. No i potem tak jak jest powiedziane w książce i chyba tutaj też w tym czytanym fragmencie było, powiedziane, że po 4 latach rozmów, te rozmowy były, częstotliwość tych rozmów była raz bardziej intensywna, raz mniej, ale generalnie panie spotykały się często, czasem kilka razy w miesiącu, czasem raz na miesiąc i po 4 latach Monika skończyła nagle tę współpracę, tę relację właściwie, bo to współpraca to jest złe słowo, relację między nimi, ponieważ tego oczekiwała od niej rodzina. I Lidka, która zawsze była fair wobec wszystkich, była fair także wobec swojej bohaterki i pomimo różnych rad, także moich, żeby może to przerobiła na fikcję, no żeby te 4 lata tej pracy bardzo ciężkiej i trudnej nie poszły na marne, ale Lidka nie chciała i zrezygnowała, zrezygnowała z tej pracy. Nie była oczywiście z tego powodu szczęśliwa. No i niestety rok później zachorowała i w 2018 roku w styczniu nas opuściła. Ja sobie pomyślałem, no potem, jak, ja już zacząłem potem sobie myśleć, że jakoś trzeba napisać o tej, spróbować sprawdzić, czy bohaterka Lidki byłaby gotowa kontynuować tę pracę, ale wybuchła pandemia. Ja wcześniej musiałem skończyć inne projekty, czyli moją książkę o Kambodży i wybuchła pandemia i
trakcie pandemii ja już właściwie bardzo byłem zdecydowany, że chcę się dowiedzieć, czy to jest możliwe. No i ale więzienia były zamknięte dla odwiedzających. W związku z tym, jak tylko wirus odpuścił, znowu dzięki Fundacji Dom Kultury udało mi się z Moniką nawiązać relacje i intuicja mi nie zawiodła, że Monika chciała tę pracę Litki kontynuować. Zmieniła zdanie, uznała, że tak jak jest na początku książki powiedziane, jest winna tę książkę nie tylko sobie, ale także Litce, która chciała Monikę z tego więzienia wyciągnąć. Jakie pytania a propos tej sprawy dręczyły cię jako reportera? Przed spotkaniem z Moniką? Tak. Czy polubię Monikę? Bo ja bym nie potrafił, znaczy jakbym się, no potrafi jak krawiec uszyć wszystko, ale w sensie napisać jakiś tekst, ale książki takiej, ja potrzebuję jednak być przekonany do tego, co piszę i o czym piszę i o kim piszę. Gdybym nie złapał z Moniką jakiegoś porozumienia, to pewnie byłoby mi trudniej. Ja dosyć szybko nabrałem przekonania, że ta sprawa zasługuje na, przepraszam za ten patos, na krzyk, że trzeba o tej sprawie opowiedzieć, pomimo że mamy taką władzę, a nie inną i być może na tym krzyku się skończy, ale że powinno to być opowiedziane jeszcze raz i w moim przekonaniu, najgłębszym przekonaniu, prawdziwie, bo to, co dotychczas było opowiadane i powtarzane, powielane wielokrotnie, rok po roku, bardzo kilka razy w roku media, w internecie szczególnie, powtarzały tę opowieść sprzed lat, że było troje maturzystów, że troje maturzystów zabiło, że słusznie sąd ich skazał porówno na dożywocie. No i ja tutaj też z pomocą i pani profesor, i Marii zrozumiałem, że w ogóle ten wyrok dla nastolatków był niesłuszny, czy rażąco surowy. Przepraszam, ja używam takich terminów, które w prawie coś znaczą. Nie wiem, czy no rażąco surowy, mogę tak powiedzieć, tak? Bo surowy i rażąco surowy to już dla jakby prawników co, to są różne terminy. Ale też, więc że nastolatków się nie skazuje po prostu na dożywocie. A także, że był to wyrok szczególnie niesprawiedliwy dla Moniki, której rola w tym przestępstwie była zdecydowanie mniejsza, co zauważył po 27 latach sąd penitencjarny, który Monikę wypuścił na warunkowe przedterminowe zwolnienie, do którego Monika miała, znaczy do starania się o nie miała prawo po 25 latach i to robiła i dostała, i sąd zdecydował po 27 latach, że może wyjść na to warunkowe zwolnienie i sędzia napisał w uzasadnieniu, że jej rola była mniejsza, bo była. I w moim przekonaniu, o czym pewnie będziemy mówić za chwilę, w przekonaniu Litki, może najpierw w przekonaniu Litki, gdyby Monika Osińska była chłopcem, nie dostałaby tego wyroku. Tak, jestem o tym głęboko przekonany. No właśnie, i o tym jest ta książka. Tak. O to chciałam na początek spytać ciebie i też panie, panelistki, bo to już Lidia Ostałowska też twierdziła, prawda, że jakby Monika Osińska została skazana na dożywocie, dlatego że była kobietą. Czy rzeczywiście to była kara za płeć? Dzień dobry. Przede wszystkim dzień dobry państwu. Dziękuję Wojtku za zaproszenie. Dziękuję też za nasze godziny rozmów w trakcie pisania przez ciebie książki. Ja tylko chciałabym uzupełnić, że zapytała pani, jakie pytania zadawał Wojtek podczas pisania książki. To były pytania znacznie poważniejsze. To były pytania o sens kary, o istotę kary, o sprawiedliwość, o cel karania.
To były bardzo głębokie rozmowy o karaniu i myślę, że o tym Wojtek też myślał, pisząc tę książkę. To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie myśleć razem z nim o tym. Też z pewnością zastanawiałeś się nad faktami, w sensie co jest prawdą, a co prawdą nie jest. Tam na tym polu było trochę pracy. Ale odpowiedzmy na to pytanie, które Tak. To chciałam powiedzieć, bo to było ważne, ale to pytanie też jest ważne. Sprawa Moniki Osińskiej wymyka się z takiego standardowego myślenia o zabójstwie, które popełnia kobieta. I to rzeczywiście pomiędzy słowami uzasadnienia wyroku można wyczytać, nie tylko w tej sprawie, ale też w trzech sprawach, które były wspomniane wcześniej przez aktorów, którzy czytali fragment książki, to były trzy głośne sprawy, które się w niedługim odstępie czasu od siebie wydarzyły, zabójstwa i trzy dożywocia zastosowane wobec trzech kobiet. I te sprawy, a sprawa Moniki Osińskiej była pierwszą sprawą, wymknęły się z takiego naszego tradycyjnego myślenia o tym, jak kobieta popełnia zabójstwo. Kobieta popełnia zabójstwo zazwyczaj wobec osoby najbliższej, zazwyczaj na skutek przemocy, która wobec niej była stosowana przez bardzo długi czas i tej przemocy, która narastała, zazwyczaj spontanicznie. Zazwyczaj też jest w związku z tym dużo starsza, dlatego że ta przemoc musi się nasycić, żeby podjęła taką decyzję. Natomiast te trzy zabójstwa, i w tym pierwsza sprawa Moniki Osińskiej, były inne. Wszystkie trzy były młode, wszystkie trzy popełniły zabójstwo tak, jak w takim społecznym odbiorze zabójstwa popełniają mężczyźni, czyli z motywacji finansowej. Tutaj jeszcze dodatkowo sąd uznał, że Monika Osińska była inicjatorką tej zbrodni, czyli znowu przypisał jej rolę kulturową taką, która w zbrodni wykonuje mężczyzna. I to oczywiście tego sąd nie napisał, że skazuje ją dlatego, że wymknęła mu się z tej roli kobiecej i nikt tego nie powie, ale w tych sprawach, w kolejnych sprawach, które popełniają podobny wzór, między słowami da się to wyczytać. Pani profesor. Dzień dobry, to ja opowiem Państwu o pracy, której nie napisałam i powodów, dla których ich nie napisałam. Sąd wprawdzie powiedział, że coś mu się w głowie nie mieści. Myślę sobie, że sąd ma obowiązek myśleć, szukać odpowiedzi tak, by mu się w głowie mieściło. Ale tak, stereotypowo wyobrażamy sobie, że ta kobieta ma być anielska i święta. I stereotypowo studiując na Wydziale Prawa, a potem robiąc aplikacje w sądzie, tak naprawdę spotykaliśmy się właśnie z takimi sprawami, że kiedy kobieta zabijała, to była to ofiara długoletniej przemocy w rodzinie, gdzie był pijak, bił, niszczył i w końcu, nie wytrzymując, przed Sylwestrem czy przed Bożym Narodzeniem pojawiał się ten nóż i sprawa się kończyła śmiercią. I takich spraw jest bardzo dużo, ale robiąc badania do mojego doktoratu, byłam w więzieniu w Fordonie, moje badania dotyczyły przyczyn niepowodzenia przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, co też jest fascynującym tematem, ale to odłożę na bok. W Fordonie wtedy były kobiety i ja mieszkałam w tym więzieniu, po drugiej stronie były więźniarki, mogłam obserwować ich życie i między innymi na spacerniaku widziałam wiele tych kobiet, a wśród nich jedną, która zeszła z obrazu z Rafaela, a druga, która była jak z Botticellego. I pytałam tej pani dyrektor, co one tu robią, co te kobiety tu robią. I pani dyrektor przyszła wieczorem do tej mojej celi po drugiej stronie, walnęła mi akta jednej i drugiej i mogłam się zapoznać z tymi aktami. Oszczędzę Państwu szczegółów, były drastyczne, wstrząsające. I ja wówczas poprosiłam o wszystkie akta, które były w tym więzieniu kobiet, które zabiły. To było 98 spraw. Te 98 spraw pokazywało, że właściwie kobiety zabijają wszystko, co się rusza, z wyjątkiem jeża i
zegara i robią to na najróżniejsze sposoby. Są tam mężowie, nieznani, kochankowie, dzieci, naprawdę wszystko. Natomiast jest jedna rzecz i to był powód, dla którego ja nie napisałam na ten temat, chociaż poświęciłam temu bardzo dużo czasu, ponieważ ponad połowa tych spraw miała pewne fakty, które je wszystkie łączyły. Te kobiety rzadko kiedy miały dobre dzieciństwo i życie. Bardzo wiele tych kobiet było z domu dziecka i to był główny powód, dla którego nie chciałam o tym pisać, ponieważ nie czułam się na siłach ani upoważniona, ani obawiając się, że mogę skrzywdzić osoby, które w domach dziecka się wychowały i żyją normalnie, ale nie ulegało wątpliwości, że to nie było tak, że mieliśmy tam do czynienia z osobami, które były urodzonymi zbrodniarkami. Miałyśmy do czynienia z osobami, które się wymykały wyobrażeniom na temat tego, jak się kobieta powinna zachowywać, ale mieliśmy do czynienia z osobami, które zostały pozbawione wzorców i możliwości normalnego, przez normalny rozumiem taki, który akceptujemy i który daje nam szansę na rozwój umiejętności pozwalających na dobre relacje między ludźmi. Także sprawa jest znacznie bardziej złożona. Czyli Monika Osińska, tak jak pani mówi, też mogła właśnie wymknąć się tym wyobrażeniom. Stąd również decyzja sądu, taka, a nie inna. A niech mi pani zada to pytanie, co mi pani zadała w korytarzu. Bo myślę sobie, że ten sąd się nie zachował inaczej niż ja. To pytanie dotyczyło wyroku na prezydenta Adamowicza. Pani profesor, zapytałam panią o uzasadnienie, z tego co pamiętam. Mm-hmm. I ja się żachnęłam, ponieważ zabójca Adamowicza został skazany na dożywocie i rzeczywiście z 40-letnim prawem do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Tak, kiedy pani na gorąco komentowała tę sprawę w radiu, mówiła, że to uzasadnienie jest satysfakcjonujące. Moja córka by powiedziała, tylko nie udawaj, że tego nie pamiętasz. Więc nie będę udawać, że nie pamiętam, aczkolwiek ja się żachnęłam. Jak mogłam coś takiego powiedzieć? I teraz ja sobie wyobrażam sytuację, w której kara dożywotniego więzienia była w polskim prawodawstwie uzasadniona. I to jest ten moment, kiedy decydujemy się, aby osoby skazane na karę śmierci miały zamienioną tą karę na inny wyrok umożliwiający odbywanie kary pozbawienia wolności, a nie prowadzący do ich zabicia. I tu wyobrażam sobie moment, w którym wraz z amnestią, którą robimy, robimy to albo w ustawie o amnestii, albo nowelizując kodeks karny, co amnestia była w 93 roku, kodeks karny znowelizowaliśmy w 95 roku, wprowadzając dożywocie, zanim wszedł w życie kodeks karny z 1997 roku. Więc wyobrażam sobie, że w tym momencie, to jest ten jeden moment w historii, kiedy pomimo tego, że jesteśmy tak głęboko w XX wieku, prawdopodobnie byłoby uzasadnione wprowadzenie dożywocia, ale na zasadach ogólnych, jeśli chodzi o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Mhm. Jeśli powiedziałam, że ten wyrok jest słuszny i zasadny, co nie chce mi się w tej chwili mówiła wierzyć. Pani profesor o uzasadnieniu. Ale ja sobie teraz nie przypomnę do końca. Ale niech dlatego, mnie pani nie broni. Dlatego spytałam w proszę korytarzu, nie bronić, a nie na scenie. Proszę mnie nie bronić, bo chcę państwu pokazać, myślę o tym sędzim, który wydaje wyrok. I moja myśl zapewne była taka, dobrze, że go skazali, a nie uznali, że on nie wiedział, co robi. Należało go skazać. Należało go skazać na karę surową. Ale jeżeli powiedziałam, że te 40 lat to jest w porządku, nie. zaraz, ja mogłam tak powiedzieć, to ja również uległam presji. To ja również nie chciałam wyjść na, kolejna wariatka, która będzie wszystkich usprawiedliwiać. Tej to już w ogóle odbija. I myślę sobie, że ten sędzia nie powinien, i mówię to z takiego, ze sceny, sędzia nie powinien, ale ten sędzia też jest człowiekiem.
I ten sędzia nie doczytał kodeksu karnego, chociaż muszę też powiedzieć, że nie jestem pewna, czy to wtedy ten kodeks karny tak wyglądał, choć był już to rok 1990, który? 8? Wyrok był w 8. 1992? Wyrok był w 98. W 98, czyli obowiązuje kodeks 1997 roku, czyli jest artykuł 54, punkt drugi, który mówi, nieletnim się nie daje dożywocia. W związku z tym to wszystko, jeśli jest utrzymywane, to jest utrzymywane po to, żeby nakarmić naszą potrzebę zemsty, ale Monika, a nie potrzebę sprawiedliwości. Ale Monika i jej koledzy, przepraszam, teraz mówię jak te media, Monika Osińska i dwóch jej kolegów dokonali morderstwa, tak pisano wtedy, mieli skończone 18 lat. So what? Młodociani. I tutaj jest ten ale młodocianym też się nie winie. Dlatego sąd nie uzasadnił, dlaczego wymierza karę dożywotniego pozbawienia wolności wobec nich. Nie uzasadnił, dlaczego skazując młodocianych na karę dożywotnią, nie uznał, że inna kara, dlaczego to jest najlepsza kara według niego. No dobrze, to w takim razie powiedzmy, jakie były te największe uchybienia sądu w tej sprawie? Nie wzięcie pod uwagę opinii biegłych, między innymi? Myślę sobie, że tak, że sąd nie wziął na klatę tego, co jest strasznie ciężkie, wytłumaczenia opinii publicznej, dlaczego nie ulega jej presji i dlaczego wymierza karę taką, jaką wymierza. Takie kary, takie wyroki się zdarzały. Sędziowie za to płacili bardzo wysoką karę swojego własnego życia, nie bezpośrednio. Ja mam w głowie, kiedy to mówię, sprawę Śleski-Bielaja, gdzie rzecz dotyczyła porwania lekarki z Płocka, do końca nie znaleziono ciała, sprawa była poszlakowa, człowiek był umaczany w różne zabójstwa i sala dyszała. Ja siedziałam, byłam na studiach, sala dyszała żądzą, żeby mu wymierzyć najwyższy wyrok kary. I sędzia tego nie zrobił, bo powiedział, nie ma wystarczających dowodów. Sędziego zdjęli z jego stanowiska, przesłali go do sądu jakiegoś podrzędnego, bardzo szybko zmarł. No i właśnie, i bardzo dobrze, że pani profesor poruszyła temat presji społecznej, bo myślę, że wracając do sprawy Moniki Osińskiej, tutaj ta presja społeczna odegrała ogromną rolę i sąd, no z tego co też pisze Wojtek, jakby bardziej tę presję społeczną brał pod uwagę, tą rozgrzaną atmosferę, która z tego co pamiętamy się wtedy działa, medialnie również, a nie, tak jak powiedziałam, opinie biegłych. Mam takie przeświadczenie, że gdyby tam było trzech chłopaków, a nie dwóch chłopaków i dziewczyna, media odnotowały tę sprawę raz, drugi, może przy okazji wyroku gdzieś w Gazecie Stołecznej byłaby jeszcze tak zwana bombka, czyli mała informacja na trzeciej czy czwartej stronie. Nie interesowałyby się tą sprawą w taki sposób, ale ponieważ tam była dziewczyna, młoda kobieta, która to był powód, dlaczego media w ogóle interesowały się tą sprawą na bieżąco i tak intensywnie, z taką pasją, z taką furią. I oczywiście pomagał tym mediom, czy dopingował je do pracy, do takiej pracy Krzysztof O. Wprawdzie mecenas, który konsultował moją książkę, sprawdzał ją pod względem prawnym, powiedział, że nie mamy powodu anonimizować tej postaci, ale państwo sobie mogą wygooglać to nazwisko, pewnie państwo niektórzy tylko z państwa pamiętają. Szwagier zamordowany. Miał dziennikarzy na jeden gwizdek, na jeden telefon i naprawdę bardzo poważni dziennikarze ulegli tej presji. I pamiętam mojego kolegę reportera, który mówi, ja mówię, co robisz? No robi taki reportaż, wiesz, o tych trzech, co ich skazali na żywocie, coś się dzieje z tymi babkami, słuchaj, coś się dzieje z tymi babkami, robi reportaż. No dobra, no idź rób. Musimy pamiętać, że w tej chwili jest ponad 500 mężczyzn skazanych na karę dożywotniego więzienia i o ile dobrze liczę, 15 kobiet, które tak siedzą w tej chwili. W tym ostatnio skazana kobieta na karę dożywotniego więzienia z prawem do starania się o przedterminowe warunkowe po 50 latach. To jest pierwsza instancja, o ile dobrze wiem. Chciałem państwu zrobić taki test. Kto z państwa poza profesjonalistami zna jedno nazwisko mężczyzny skazanego na dożywotnie więzienie? Ale czy nasze panelistki też? Nie możemy odpowiadać. Panie znają te nazwiska, ale właśnie tak. Wcale nie. No ja znam kilka.
Żadna z tych 15 spraw, żadna z tych 15 kobiet nie cieszyła się takim zainteresowaniem mediów jak sprawa Moniki Osińskiej. No właśnie, chciałabym, żeby pani o tym też więcej powiedziała Dlatego, że była pierwsza, na pewno. Na pewno pomógł tej sprawie, tak jak Wojtek powiedział, Krzysztof O., na pewno. Przecież on wręcz sprowadzał ludzi na proces, organizował autokary. I to było okropne. Ale sąd, ja oczekuję od sądu, że choćby miał wszystkich państwa przed sobą na sali rozpraw, nie ulegnie temu. Nie ulegnie temu. Sąd musi orzekać w każdych okolicznościach. Sąd karny i w takiej sprawie, i zwłaszcza w takiej sprawie, zwłaszcza, bo ma wtedy szansę, żeby powiedzieć coś więcej, żeby czegoś nauczyć. Nie skorzystał z tej szansy, nie wytłumaczył, dlaczego ta kara jest słuszna, dlaczego ta kara jest sprawiedliwa, dlaczego ta kara jest jedyna możliwa w tej sprawie do orzeczenia. Oczywiście nie wiemy, na ile to zainteresowanie społeczne i zainteresowanie mediów miało znaczenie dla tego orzeczenia, bo przecież nikt tego nigdy nie powie. Ale ja uważam, że sąd nie sprostał temu zadaniu, tej odpowiedzialności, która na nim leżała. A możemy zobaczyć jeszcze inną sprawę? Bo ta zbrodnia jest straszna. Ta zbrodnia jest straszna, tak. Wymaga kary. Tak. I proszę zauważyć, że skazana nie kwestionuje tego, że to wymaga ukarania i że zbrodnia była straszna. Natomiast jednocześnie zobaczcie państwo, co się dzieje. Krzysztof Orszak, przecież to jest szef, który założył to stowarzyszenie. Pełnił funkcję publiczną. Jest wyciągnięty w nocy, jest traktowany jak sprawca, jak główny podejrzany i on, i jego rodzina. Jest zimno, i jest niedobra pora i przeżywa straszliwy wstrząs. I teraz mamy następne miesiące, kiedy to Krzysztof Orszak w zasadzie działa, a nie organy ścigania. Więc może gdybyśmy byli w warunkach, w których organy ścigania wykonują swoje zadania, to i sąd mógłby wykonywać swoje zadanie inaczej. I jednakże dochodzimy do takiego momentu, w którym państwo podajecie kolejne sprawy, które się wydarzyły. I w związku z tym, jeśli popatrzymy na przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, to tam jest bardzo ważny artykuł drugi, który nie wiem dlaczego jakoś wyrzucamy sobie z głowy. Po co się w ogóle uruchamia tą wielką, tłustą, ciężką machinę wymiaru sprawiedliwości? I tam jest powiedziane po co. Po to, żeby winnych sprawiedliwie ukarać, niewinnych uniewinnić i poinformować o tym. Ale to się robi również po to, żeby przeciwdziałać popełnianiu kolejnych przestępstw. I to się robi po to, aby prawem przewidziane prawa poszkodowanego były chronione i wreszcie po to, żeby to wszystko się działo szybko. Jakie to jest przeciwdziałanie przestępstwom, jeżeli wszystko, co się nam oferuje, to jest damy wam dożywocie i możecie się cieszyć, będziecie mieli zemstę. Czy to chroni kolejnych ludzi od podejmowania złych wyborów? Czy to chroni kolejnych młodych ludzi od umiejętności analizowania tego, co się dzieje? 18-latek myśli kiepsko. Do 25 roku rozwija państwu się mózg, a prawdopodobnie, jak pokazują w tej chwili badania, coraz starsi ludzie również nie mają zdolności analitycznych. Gdzie to jest umiejętność tak naprawdę przeciwdziałania przestępstwom? Każda kolejna zbrodnia jest dowodem na to, że te wyroki są bez sensu. One nie temu mają służyć. Jeżeli wszystko, co nam się oferuje, to jest właśnie zemsta, to chyba to jest trochę za mało. Panie profesor, jeszcze do tej kwestii zemsty wrócimy, ale padło tutaj to sformułowanie sprawiedliwa kara. Czy my dziś wiemy, możemy to powiedzieć, jaka kara w takim razie była sprawiedliwa, by była sprawiedliwa w tym przypadku? Możemy powiedzieć, jaka kara jest niesprawiedliwa. I to już wiemy od ponad 30 lat. Badania, ruch i działania pokazują, że kara dożywotniego więzienia jest karą niesprawiedliwą. Pani profesor, ta kara jest w naszym kodeksie karnym od 26 lat. Od początku pani profesor była przeciwna dożywociu? Tak, z wyjątkiem tym jednym, kiedy miałoby to przeciwdziałać wykonaniu kary śmierci.
czyli wpadkowo, z możliwością dalej warunkowego przedterminowego zwolnienia. My żyjemy w kraju na tyle prymitywnym, że warunkowe przedterminowe zwolnienie jest elementem, który służy do tego, żeby trzymać pod kontrolą więźniów i operować tym jako argumentem. Są kraje, w których warunkowe przedterminowe zwolnienie jest elementem kary i po okresie przewidzianym w ustawie ludzie w warunkach wolnościowych wykonują dalszy ciąg kary. Maria Eichhardt. Tak, dziękuję. Ja wrócę do tego pytania, które pani zadała. Jaka byłaby sprawiedliwa kara? Myślę, że najważniejszej odpowiedzi na to pytanie udzieliła sama Monika Osińska. Ona uważa, że dla niej sprawiedliwą karą byłoby 25 lat pozbawienia wolności. Powiedziała to w trakcie odbywania kary, powiedziała po opuszczeniu zakładu karnego. Ja myślę, że to jest dla mnie to jest klucz do zrozumienia tego, czym powinna być kara. Ja chodziłam na zajęcia do Moniki, wtedy pani profesor. I pamiętam, jak Monika powiedziała coś takiego, że zresztą mówię to dzisiaj moim studentom, pewnie nie tak dobrze i trafnie, jak ty wtedy to powiedziałaś, ale że opowiadałaś o badaniach sprawców, którzy odbywali karę pozbawienia wolności i zadano im pytanie, jaka kara powinna była być dla nich sprawiedliwa, czy też może było to na etapie wyrokowania. I oni podawali karę, która była nieznacznie niższa od tej, którą otrzymali. I to była właśnie istota dla mnie wtedy, w moim studenckim umyśle, ale również dzisiaj, tego pytania o sprawiedliwość kary. Bo wtedy byłaby ogromna różnica w sposobie odbywania tej kary. Dzisiaj, jeżeli ktoś jest skazany na karę, którą uważa za niesprawiedliwą, to w momencie, w którym zamykają się za nim drzwi więzienia, brama więzienia, zaczyna się czuć jak ofiara systemu, która jest skrzywdzona, bo ma za wysoką karę. W momencie, w którym człowiek by odbywał karę w taką, którą sam uważa, że jest dla niego adekwatna, byłoby zupełnie inaczej, bo przecież istotą kary jest zmierzenie się z odpowiedzialnością za przestępstwo, które człowiek popełnił. To jest istota kary, żeby zrozumieć, żeby ponieść tę odpowiedzialność i żeby wyjść z więzienia lepszym. Istotą kary jest praca, istotą kary jest zmiana. I ta zmiana jest możliwa tylko wtedy, kiedy człowiek uzna, że został ukarany sprawiedliwie. Może powiedzmy, że wejdę w słowo, dlaczego Monika uważa, że taką karę powinna była dostać. Dlatego, że czuje się winna temu, co tam się stało. To znaczy, dwa zdania. To znaczy, uważa, że gdyby tam nie poszła, Jola dalej by żyła. W tym sensie jej odpowiedzialność za tę zbrodnię jest olbrzymia, odpowiedzialność Moniki. Gdyby tam nie poszła, jej koledzy też pewnie by nie poszli. Nie chodzi o to, że ona nie dotknęła ofiary, co do tego nie było żadnych wątpliwości. Sąd też nie miał co do tej sprawy wątpliwości. Chodzi o to, że Monika poza pierwszym przesłuchaniem, to było w tych fragmentach czytanych, przesłuchiwano 18-latkę od godziny 1 w nocy do 7 rano, bez adwokata i wmówiono jej tego tatara i wmówiono jej też udział w zabójstwie, w sensie, że ona zabiła. Podczas gdy konsekwentnie we wszystkich następnych wyjaśnieniach Monika mówiła, że nie wiedziała, że idą zabić, czyli nie miała zamiaru, na który powoływał się sąd. To był jedna z dwóch podstawowych, jak to się powiedzieć, dwóch podstawowych powodów, z których sąd wydał taki wyrok. Czyli że Monika miała, podobnie jak jej koledzy, szła z zamiarem bezpośrednim zabicia. Te akta dzisiaj aż krzyczą, że tam było słowo przeciwko słowu. I chłopak, który wymyślił to zabójstwo, powiedział, zresztą na konfrontacji pierwszej z Moniką, że ona o tym nie wiedziała, że idą zabić.
Ona się zorientowała w momencie, kiedy to się działo. Prawnicy wiedzą, że w takiej sytuacji ona nie odpowiada za to. Oni szli na rozbój, co oczywiście też nie zasługuje na żadną pochwałę i też powinno być ukarane, ale jednak byłoby inaczej ukarane. A druga rzecz, Monika twierdzi, a ja się z nią zgadzam, zaraz powiem dlaczego, znaczy ja jestem skłonny jej uwierzyć, czy uznać to, co mówi, że nie dała sygnału do pierwszego uderzenia, co było drugim tym kluczowym powodem, tym, co się przyczyniło do wyroku. Otóż tam znowu było słowo przeciwko słowo. Tam była ich trójka plus ofiara, straszliwie zamordowana. To było straszliwe morderstwo. Okrutne, bestialskie. Chodzi o to, że tam były wątpliwości, które głównie jeśli chodzi o Monikę, o udział Moniki, o rolę jej w przestępstwie. I tych wątpliwości było, to by wątpliwości były kluczowe i sąd, pomijam jeszcze okoliczności łagodzące, o czym pewnie zaraz Pani powiedzą, że sąd nie wziął żadnej okoliczności łagodzącej, a było ich wiele, pod uwagę. Sąd nie miał wątpliwości. Sąd rozstrzygnął wątpliwości, moim zdaniem, ale jak rozumiem nie tylko moim zdaniem, ale także ekspertów, zamiast na korzyść oskarżonej, wszystkie te dwie kluczowe rozstrzygnął na jej niekorzyść. I dlatego ja uważam, tak jak Monika, jeżeli zgadzamy się z tym, że jeżeli są wątpliwości, które nie dają się rozstrzygnąć, że trzeba je rozstrzygnąć na korzyść oskarżonej czy oskarżonego. Więc ja muszę powiedzieć, że jestem przekonany o tym, proszę Państwa, że Monika Osińska nie zabiła. Tak, ja myślę, że to jest zdanie, które jest bardzo ważne w Twojej książce. Ale drugie jest jeszcze ważniejsze. Jak twierdzi sama Monika już w tej chwili, ona nie uchyla się od tego, co się tam stało, tak jak powiedziałem, że ja się też z nią zgadzam, że ona już zapłaciła. Zapłaciła i to z nadwyżką, z nawiązką. Maria, to chciałem, żeby wybrzmiało fenomenem dzisiaj. Tej sprawy jest to i ja uczestniczyłam w badaniach 301 spraw osób skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności. Zbadałam wszystkie wtedy kobiety skazane na dożywotnie pozbawienie wolności. Fenomenem tej sprawy jest to, że Monika Osińska wzięła na siebie odpowiedzialność za czyn, który popełniła, odbyła karę. To był bardzo trudny czas dla niej, zresztą słyszeli o tym Państwo. Trudno opisać 27 lat w więzieniu, trudno opisać 27 najważniejszych lat w życiu człowieka, wtedy, kiedy człowiek się kształtuje, kiedy podejmuje najważniejsze decyzje, kiedy dzieje się wszystko, co determinuje jego późniejsze życie, spędziła w więzieniu. Ale dziś jest osobą odpowiedzialną za to, co zrobiła wtedy, odpowiedzialną za przestępstwo, które popełniła i osobą, która uznając tę karę, którą odbyła właśnie w tym wymiarze, który był dla niej sprawiedliwy, jest dla mnie fenomenem osoby, która odpokutowała w sensie prawnym. Ten cel kary wobec niej został osiągnięty. Jestem przekonana, że cel kary, tak jak kodeks karny ten cel opisuje, cel kary, kodeks karny wykonawczy mówi o celach wykonywania kary pozbawienia wolności, on został w stosunku do niej osiągnięty. To jest fenomen. Jest pierwszą osobą, która wyszła na wolność z tym wyrokiem i nie mam żadnych wątpliwości, że ta decyzja, którą podjął sąd penitencjarny, jest decyzją słuszną i sprawiedliwą. Ale trochę czasu musiało minąć, żeby ta decyzja zapadła. Tak, no ja też przyznam się, że podczas badań, które robiłam, nie sądziłam, że ona będzie tą pierwszą. Nie sądziłam. Także ta decyzja sądu była dla mnie zaskoczeniem, miłym zaskoczeniem. A dlaczego? Dlaczego nie sądziłam? Bo Monika Osińska jest osobą, która ma charakter ukształtowany, która walczy o swoje prawa, która jest świadoma swoich praw, która ponosiła też odpowiedzialność za to, w jaki sposób tę karę, w jaki sposób ta kara jest wobec niej wykonywana, czy też jak ona odbywa tę karę. To nie jest typ osoby, którą służba więzienna lubi.
To nie jest typ tak zwanego łatwego więźnia. Służba więzienna woli pracować z osobami, które się nie wyróżniają, które są ciche, o których niewiele wiadomo. O Monice Osińskiej z akt penitencjarnych możemy się wiele dowiedzieć. Właśnie dlatego, że ona walczyła o ten swój kawałek, walczyła o swoje prawa, walczyła o swoją godność w więzieniu. Ale dlatego też wiemy, że odbyła po prostu karę, którą dostała, odbyła. Myślę, że tutaj też jest ważny ten motyw resocjalizacji. Wiem, że pani profesor nie cierpi tego słowa. Nie ma to czegoś takiego. To proszę zastąpić. Nie. Tak, znaczy oczywiście. Tak. Tylko chcę też zwrócić uwagę, jeżeli odpowiadając bezpośrednio na pani pytanie, jest takie piękne sformułowanie, które jest autorstwa, o ile mówię prawidłowo, pani profesor Ostrichańskiej. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie wskazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Maria powiedziała, że ktoś się poprawił w więzieniu i to nie jest niemożliwe, dlatego że jeżeli ktoś bardzo chce i pracuje nad sobą, a to jest możliwe nawet w warunkach więziennych, to może to zrobić, ale my nie udajemy już dzisiaj, że więzienie to jest takie miejsce, w którym naprawdę dostajemy wszystko, co najlepsze, bo byśmy nie mieli ambicji, żeby dzieci posyłać no co najmniej na Uniwersytet Warszawski, jeśli nie na Harvard, tylko byśmy ich posyłali na Rakowiecką, a tego nie robimy. Pomijając to, że w tej chwili Rakowiecka jest zamknięta. Także ja prawdopodobnie w tej chwili cytuję, to znowu nie jest coś, co sama wymyśliłam. Pobyt w więzieniu na zasadzie, że chcemy, aby ktoś się tam poprawiał, przypomina próbę nauki latania w odrzutowcu w łodzi podwodnej. To się bardzo źle kończy. Jeżeli ktoś, kto dobrze steruje odrzutowcem, zaczyna się bawić w łodzi podwodnej, niestety mamy tego namacalne w tej chwili dowody w postaci katastrofy. Ale to jest to, co wymaga kodeks karny wykonawczy. Ale ja chcę państwu zwrócić uwagę. Ja bym nawet uwagę... wolała jeszcze raz, teraz panią profesor, ja zacytuję, bo pani rzeczywiście w publicznych wystąpieniach mówi właśnie o tym, że nie poprawiać, tylko dawać narzędzia do życia. Tak, i proszę też zauważyć, że to sformułowanie, które przyjęliśmy w 1997 roku, odchodząc od resocjalizacji, ma bardzo głęboki sens, ponieważ wcześniej mówiliśmy, obowiązkiem więźnia jest się resocjalizować. No to się resocjalizuj, więźniu. A teraz widzimy, że więzienie to jest miejsce, w którym są funkcjonariusze więzienni, są ludzie, którzy pracują i są ludzie, którzy przebywają. I jest jeszcze trzeci element. To jesteśmy my. Recydywa ewentualna to nie jest to, że ktoś się nie poprawił i powraca do przestępstwa, tylko to jest to, co sobą człowiek reprezentuje, w warunkach, w jakich się znajduje, oddziaływanie na niego, również w warunkach więziennych, przez więzienie, ale i przez otoczenie, podzielone przez naszą otwartość na przyjęcie tego człowieka z powrotem do społeczeństwa. I teraz ta nasza rola jest tutaj podstawowa i proszę zauważyć, że w kodeksie karnym Ziobro to w tej chwili wywalił, co jest niezwykle groźne, bo Ziobro wywalił dwie rzeczy, mianowicie wywalił to, że wymierzenie kary służy temu, aby poinformować społeczeństwo, co jest zakazane, co funkcjonuje, jak funkcjonuje. I wywalił również cele wychowawcze, gdzie przecież nie chodzi o to, aby brać pod uwagę resocjalizację więźnia, tylko by hamować naszą skłonność do takiego bezdusznego, ale też kierowanego takim poczuciem bezsilności, chęcią do kopania. Nazywajmy to. Chodzi o tak naprawdę za każdym razem Moniko, o zemstę. I teraz o zemstę. Może to jest ten moment, żeby powiedzieć o tej sprawie z Rakowic. Tylko muszę skończyć jeszcze jedno zdanie. I teraz wyrzucając to z kodeksu karnego, jesteśmy w sytuacji, proszę państwa, w której wszyscy, jak tu siedzimy na tej sali, jesteśmy traktowani jako tak naprawdę banda przestępców potencjalnych, których jedyne, co trzyma w ryzach, trzyma za mordę, to jest obawa przed surową karą. No więc ja jednakże no tak. Wolę system, w którym jestem traktowana jako człowiek kulturalny i rzeczywiście może dobrze jest usłyszeć z ust aktora to, co powiedział. I rzeczywiście a propos tej surowej kary jeszcze, pani profesor, jest to tłumaczone w tej chwili tak, że ta surowa kara ma przywrócić nam, czyli tym normalnym,
bezpieczeństwo, jego poczucie. I wiele osób w to wierzy. Nie ma tutaj bezpieczeństwa. Chodzi tylko o to, żeby dokopać. I że mamy się obawiać, że jak nie będziemy się słuchać, to nam dokopią. Każdemu z nas. Natomiast jednakże trochę inne standardy obowiązują w świecie. I to ten świat to zarówno Sąd Najwyższy. I dziękujemy panu sędziemu Zabłockiemu. I również tak naprawdę to, co Europejski Trybunał, ale po kolei, tak? Tak. Bo tu Monika sobie, pani profesor, przepraszam, zażyczyła sobie, 225 żebyśmy strona. Przeczytali dwa fragmenty z książki, raczej z zakończenia, z tych właściwie moich podziękowań. Bartosz Porczyk, dziękujemy jeszcze raz. To co, który pierwszy? Te 11 punktów, ty tu rządzisz. Może na początku ten sędziemy? Krótszy. Ten krótszy. Podesłany przez sędziego Zabłockiego. Podesłany społeczeństwu, przepraszam, bo to jest przecież wyrok. Sąd Najwyższy, to prawda. Tak jest. Sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, panu Stanisławowi Zabłockiemu, jestem wdzięczny za ważne i pouczające dla mnie spotkanie. Sędzia, nie mogąc komentować sprawy, o której pisze w historii, wskazał mi lekturę postanowienia Sądu Najwyższego Izby Karnej z 30 marca 2017 roku, oddalającego kasację wniesioną przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Sprawa dotyczyła kary 25 lat pozbawienia wolności z prawem do starania się o warunkowe zwolnienie po 20 latach, jaką dostała dwójka 18-latków z Rakowisk. O tym brutalnym morderstwie słyszała cała Polska. Dziewczyna i chłopak zabili jego śpiących rodziców. Na tę właśnie sprawę powoływała się Monika Osińska, pisząc do sądu penitencjarnego prośbę o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Wymierzoną nastolatką karę minister uznał za rażąco niewspółmierną, to znaczy za łagodną, chciał dożywocia. Sąd Najwyższy pod przewodnictwem sędziego Zabłockiego oddalił kasację, uznając, że za rażąco niewspółmierną należałoby uznać niekwestionowaną karę 25 lat pozbawienia wolności, ale właśnie karę dożywotniego pozbawienia wolności, do której autor kasacji dąży. Mówiąc najkrócej, prawo jasno nakazuje sądom, by nieletnim i młodocianym wymierzać karę, która umożliwia wychowanie sprawcy. Tymczasem, jak napisał sędzia w uzasadnieniu, kara dożywotniego pozbawienia wolności, będąca w istocie surogatem kary śmierci, ma charakter wybitnie eliminacyjny i niepodobna dopatrzyć się w niej jakichkolwiek walorów wychowawczych. Dziękujemy. Czyli kara, która nie ma celu. Życie, które nie ma celu. No ma cel, właśnie ma cel eliminacyjny, wyłącznie eliminacyjny. Mówię problem, o celu pozytywnym. Problem kary dożywotniego pozbawienia wolności jest już, łączy się z już samym jej w ogóle wprowadzeniem do polskiego prawa, z tym kamieniem węgielnym tej kary. Ona właśnie, tak jak Wojtek napisał, pan przeczytał, została wprowadzona do polskiego prawa jako surogat kary śmierci. Pan sędzia napisał. To było w uzasadnieniu. Tak, Wojtek napisał za panem sędzią, a pan przeczytał. Dziękuję bardzo. A w ogóle jest to jest też napisane w uzasadnieniu do kodeksu karnego. To jest kara, która ma być surogatem kary śmierci. Ona została wprowadzona, i to też jest cytat z uzasadnienia kodeksu karnego, po to, żeby uspokoić społeczne niepokoje związane z likwidacją kary śmierci, z rezygnacją z kary śmierci. To jest kara... No, która ma w sobie tyle sprzeczności i przeciwieństw i fikcyjności i nieprawdy, bo to jest kara, która, jeżeli ona ma eliminować, no to w sprzeczności z tą eliminacją stoi możliwość ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. To jest pierwsza fikcja tej kary. Druga fikcja tej kary polega na tym, że to warunkowe, przedterminowe zwolnienie jest nieosiągalne. Bo my w istocie, proszę państwa, nie wiemy, czym jest kara dożywotniego pozbawienia wolności, ponieważ oprócz Moniki Osińskiej nikt nie opuścił więzienia, więc my nie wiemy, ile ona trwa w istocie. Nie wiemy, sądy nie wiedzą, na jaką karę skazują. Skazują na karę, która jest społecznie potrzebna, która zaspokaja właśnie ten społeczny niepokój. Ja o tym mówiłam przed chwilą, prawda? Tak. Pani profesor, czy ja mogę zapytać? Tutaj. Ja się z tym nie zgadzam i czuję się strasznie, bo jednocześnie brak mi jest dobrych
porównań i argumentów. Jedne są proste. Jeżeli szanujecie pracę innych ludzi, to skazanie kogoś na karę dożywotniego więzienia bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia jest okazaniem maksymalnej pogardy wobec ludzi, którzy w tym więzieniu pracują. I ja widzę związek między torturami nieludzkimi, poniżającym traktowaniem więźniów w Barczewie i w innych zakładach karnych, o których w tej chwili dostajemy szereg informacji, a tego typu karą. Jeżeli się tak upodli pracowników, nie dbając o ich zdrowie, o ich godność, o ich sens pracy, to niestety trzeba się liczyć z tym, że to się przekłada właśnie na daleko posuniętą patologię. Nie wiem, czy to stwierdził ostatnio Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wchodzi w październiku. Prawo bezwzględnego dożywocia. No tak, prawo na razie zostało przewidziane w kodeksie cywilnym, zmieniamy kodeks karny, więc wszystko się może, ja mam nadzieję, wydarzyć. Ale jest jeszcze druga strona tego medalu. Ta druga strona tego medalu, i to jest to, co mi najtrudniej przychodzi, to jest to, że powinniśmy sobie uzmysłowić, że w momencie, kiedy lekceważymy wolność i prawa, które wokół tej wolności, tą wolność regulują w stosunku do najsłabszych, a więźniowie to są najsłabsi ludzie, to musimy się liczyć z tym, że to się będzie przekładać na to, w jaki sposób my, ludzie na wolności, będziemy traktowani i nasza wolność. Ja nie wiem, czy to Churchill, czy to Lenin, ale jest takie powiedzenie, że wystarczy zajrzeć do więzienia i widać, jakie jest Churchill. Społeczeństwo. A pewnie Lenin to powtarzał też, nie wiem, który pierwszy. I to jest prawda. Wystarczy zajrzeć do więzienia, żebyście państwo wiedzieli, w jakim społeczeństwie jesteście. Ale ta opowieść ma drugą część, o której zapominamy. To nie jest droga jednokierunkowa. To, co się dzieje w więzieniu, wylewa się i przechodzi do życia społecznego. I to nie tylko język, i to nie tylko gruźlica, i to nie tylko inne choroby, których nie zatrzymacie za murem. To są te stosunki społeczne, które się później odzwierciedlają w służbie zdrowia, w urzędzie, w tym, jak traktowane są nasze wolności i nasze prawa. Jeżeli pozwalamy sobie na to, żeby lekceważyć i bezkarnie traktować to, co się dzieje wokół tych, których odczłowieczymy poprzez nazwę i odetniemy poprzez bezprawne tak naprawdę brak informacji, co się naprawdę w tych więzieniach dzieje, to musimy się liczyć z tym, że to samo dotyka nas. I tutaj moim zdaniem musi paść to pytanie, czy istnieje alternatywa dla tego, co mamy w tej chwili, co mamy dziś, jak wygląda system penitencjarny. Czy jest alternatywa, czy ona jest gdzieś na horyzoncie? Czy musimy zburzyć wszystko? Alternatywą jest kara terminowa. Mm-hmm. Alternatywą jest kara adekwatna. Kara dożywotniego pozbawienia wolności nigdy nie jest karą adekwatną, bo w istocie nie wiemy, na co karzemy. Mm-hmm. Kara dożywotniego pozbawienia wolności. Proszę państwa, nie trzeba wymyślać koła. To są reguły, europejskie reguły więzienne od 2006 roku obowiązujące. Reguła piąta mówi bardzo prosto. Warunki w więzieniu mają maksymalnie przypominać warunki na wolności po to, żeby człowiek od pierwszego dnia w więzieniu przygotowywał się do życia na wolności. Reguła 102 punkt drugi mówi, nie można zwiększać dolegliwości w ramach wykonania kary pozbawienia wolności, ponieważ pozbawienie wolności jest dolegliwością samą w sobie. Polska Karta Praw Ofiary została przygotowana, podam państwu z dokładnością co do minuty. Ona została przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej. We wrześniu 1990 roku o godzinie 23:54 skończyliśmy to pisać. To jest karta, która mówi o tym, w jaki sposób zajmować się efektami popełniania przestępstw. Proszę zauważyć, że bardzo łatwo nas jest emocjonalnie zahaczyć, w jaki sposób ukarać więźnia. W jaki sposób ukarać przestępcę, w jaki sposób zrobić z niego, nienawidzę tego słowa, nie należy go używać, w każdym razie odczłowieczyć, prawda? Zrobić sobie ustawę o bestiach. Natomiast proszę mi powiedzieć, co się działo, jak w sumie, jak zadbano o to, żeby może Orszak czuł się dobrze, a nie wpływał na sąd? Jak zadbano o to, żeby siostra, matka, pozostałe rodzeństwo otrzymało stosowną pomoc? Jak zadbano o to, żeby pamięć o tej kobiecie nie była tylko i wyłącznie łączona z przemocą
i tak naprawdę z ciągiem dalszych bardzo nie, nie... W końcu być może również historia pana Orszaga nie musiałaby się dla niego skończyć w więzieniu, gdybyśmy okazali mu stosowną pomoc, jaka należy się dla ofiar przestępstw. Dlaczego budżet, jaki żeśmy wywalczyli i zmiany w prawie wykorzystywane są na cele polityczne, a nie na to, żeby naprawdę zadbać o to, by ludzie, którzy doznają cierpienia w wyniku popełnianych przestępstw, mogli sobie pomóc. Ja sobie pozwolę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja pracowałam przez 4 lata w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja zawsze chciałam pracować z profesor Łętowską, to się wtedy nie udało, więc jak profesor Coll mnie zaprosił, to się poczułam bardzo zaszczycona, że ja chociaż w tym biurze mogę być. I w międzyczasie żeśmy robili badania na temat tego, czego tak naprawdę potrzeba ludziom, którzy przychodzą do sądu i są w tych sądach w różnej roli. I naprawdę większość z Państwa bardzo dobrze mówi ten trzeci punkt i on mówi tak, ludzie chcą wiedzieć, kurczę, co się tam dzieje, informacji. Ale tego, że ludzie potrzebują w sądzie krzesła i szklanki wody, to jest to, o co proszą najczęściej, tego już nie wiemy, a to jest takie proste. To nie trzeba wielkich pieniędzy, to trzeba potraktować człowieka po drugiej stronie jak człowieka, a nie jak tego, który ma budować mój prestiż i moje znaczenie. A teraz jeszcze są dwie grupy doświadczonych ludzi, słowo ofiara w języku polskim źle brzmi, doświadczonych ludzi przez przestępstwa. Jedni to są ofiary włamań do ich mieszkań. Przeżycia tych ludzi są na równi traumatyczne jak przeżycia osób zgwałconych. Nie wiemy o tym, nie przejmujemy się tym. Druga grupa równie straumatyzowanych ludzi to są ofiary ludzi, to są ofiary tych, którzy w wypadkach drogowych tracą swoje najbliższe osoby. Ludzie, którzy z jednej chwili w drugą stają wobec straszliwej tragedii, a my to nazywamy wypadkami drogowymi i zostawiamy ich samych sobie. W związku z tym to, co należy robić, to nastawić się na to, aby artykuł 2 Kodeksu Postępowania Karnego był prawidłowo realizowany. Nie jest prawidłowym realizowaniem emocjowanie, epatowanie, skupianie się tylko na tym, by zaostrzać kary i w żaden sposób nie przeciwdziałać przestępstwom. Ja mogę. I teraz no jeszcze wiemy, ostatnie tak, to jest zdanie. W tej chwili bardzo politycznie wykorzystywane. Prawdopodobnie trzeba przeciwdziałać przestępstwom nie na gruncie prawa karnego. Prawo karne jest ultima ratio, ono jest na końcu. Ono częściej stwarza problemy niż je rozwiązuje. Żeby naprawdę przeciwdziałać przestępstwom, to trzeba tą wolność traktować dobrze od przedszkola przez szkoły. No tak, ale to pani profesor mówi o jakiejś rewolucji, która... No, miejmy nadzieję, pamiętajmy, że żyjemy w kraju, zadzieje. Gdzie ile procent ludzi jest zwolennikami. To zwolennić kary śmierci? Bardzo niewiele. Proszę mi wierzyć, to jest bardzo niewiele, bo nie należy zapytać ludzi, czy jesteście za karą śmierci, tylko należy zapytać tych, którzy powiedzieli, że są za karą śmierci. Myśmy te badania robili. Daje się im przykłady przypadków, w których za każdym razem dochodzi do zabójstwa, natomiast ludzie dostają dodatkowe informacje. Im więcej dostają informacji, tym mniej skłonni są do tego, żeby być po pierwsze za karą śmierci, a po drugie, żeby nie widzieć okoliczności. Nie jest z nami aż tak źle. Czyli uważacie, że jesteśmy, bo ja tak uważam i zaraz ten fragment, który poprosiłaś, żeby został przygotowany do przeczytania. Czy jesteśmy gotowi na dyskusję o, tak jak dyskutujemy od 20 paru lat, czy od 30 lat o karze śmierci, czy jesteśmy gotowi do dyskusji o karze dożywotniego pozbawienia wolności. Jest bardzo wielu, znaczy ja nie mam na to twardych badań, ale są to na przykład po mediach społecznościowych ludzi, którzy deklarują się jako przeciwnicy kary śmierci, ale są za dożywociem. No to ja im odpowiadam, że oni tak naprawdę chyba nie wiedzą, na czym ten dożywocie w polskiej wersji polega, bo sami osadzeni mówią, że woleliby... Często tak mówią, nie mówię, że wszyscy, woleliby karę śmierci od dożywocia. Ja w tę dyskusję właściwie na swoim prywatnym polu, czyli na prywatnym Facebooku zacząłem uprawiać i profesor Monika Płatek poprosiła mnie wczoraj, przypominam, żeby te 11 punktów, które ja po wyroku pierwszej instancji na mordercę prezydenta Pawła Adamowicza
tego dnia czy następnego dnia napisałem i potem włączyłem to do tego podsumowującego, po tego podsumowania w książce. To jeszcze raz panie Bartoszu poprosimy. I wywołałeś tą bardzo emocjonalną dyskusję. Prosimy. Pierwszy. Jestem za sprawiedliwą karą dla morderców, w tym dla mordercy Pawła Adamowicza. Rozumiem i szanuję ból rodzin ofiar. Doceniam jednak fakt, że żyjemy w państwie, w którym to nie bliscy ofiar, ale wymiar sprawiedliwości ściga sprawców, oskarża ich i sprawiedliwie sądzi. Sprawiedliwy sąd to także prawo oskarżonego do rzetelnej obrony. 2. Kara dożywocia z możliwością starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 40 latach jest w istocie karą eliminacyjną, co przyznała sama sędzia, odczytując wyrok dla zabójcy. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, kasacja oddalona, a prośby o ułaskawienie odrzucone, skazany nie będzie miał szansy na wyjście do końca życia. Żadnego nadzwyczajnego złagodzenia kary nie będzie. Nikt z karą dożywocia nie przeżyje w polskim więzieniu 40 lat. A nawet gdyby przeżył, nie oznacza to, że po 40 latach wyjdzie. Oznacza to jedynie, że będzie wtedy mógł poprosić sąd o pozwolenie na wyjście. Nie poprosi. 3. Taki wyrok to pozbawienie skazanego nadziei i celu, a więc szansy na poprawę. Wiem, że wielu komentatorów jego szanse nie obchodzą. Niech zdycha za murem. Nie godzę się na takie stawianie sprawy. Odbywanie kary w warunkach terapeutycznych świadczy o hipokryzji tego wyroku. Żadna terapia nie może trwać 40 lat. Sędzia dobrze wie, że terapia będzie polegała na codziennym hodowaniu bestii. To kara śmierci rozłożona na lata. To tortury. W moim najgłębszym przekonaniu nikogo nie wolno torturować. Nawet za najcięższą zbrodnię nie można karać torturami. 4. Skazany nie jest bestią. Jest człowiekiem, który zabił drugiego człowieka. Wiele wskazuje na to, o tym w opinii biegłych, że może być osobą chorą. Dlatego jego śmiech, jego słowa w chwili orzekania wyroku nie budzą mojego oburzenia. Nawet człowiek zdrowy w sytuacji dla siebie ekstremalnie trudnej może reagować różnie. Płaczem, krzykiem, kamiennym milczeniem, ale też śmiechem lub oddaniem moczu lub kału. 5. Żaden wyrok nie powinien wykluczać szansy na resocjalizację, ale jej sprzyjać, czyli pozwalać osobie skazanej mieć cel, a systemowi penitencjarnemu stawiać skazanemu zadania. Skazany powinien być na bieżąco monitorowany, oceniany i w czasie dającym się przewidzieć mentalnie nagradzany za osiągnięcia. Nie od razu wyjściem, nie przepustką, ale na przykład częstym widzeniem z bliskimi. Nie możemy być dzisiaj pewni, czy za 20 lat nie będzie to inny człowiek. Pewność niektórych osób w tej sprawie budzi mój najgłębszy sprzeciw. Z wyrokiem dożywocia, z prawem do starania się o warunkowe zwolnienie, po 40 latach człowiek już po 10 czy 15 będzie dziki i wściekły. Trzeba go będzie trzymać w klatce, albo już nie będzie żył. Moje człowieczeństwo nie pozwala mi na takie traktowanie człowieka. 6. Gdyby skazany na dożywocie miał cel i szansę na poprawę, jak jest w państwach zachodniej Europy, gdzie wielu skazanych na wyrok dożywocia wychodzi przed upływem 20 lat kary, to znaczy gdyby został wdrożony proces resocjalizacji i gdyby sąd miał możliwość na przykład po 10 latach, a później co 5 lat oceniania postępów skazanego lub jego braków, kara miałaby sens inny poza eliminacją. 7. Jeśli zgodziłbym się z taką karą eliminacyjną, zgodziłbym się tym samym z karą śmierci, tyle że okrutniejszą od egzekucji, bo zadawaną powoli torturami. To jest sens tego wyroku. Innego nie widzę. Dlatego uważam, że jest jedynie ślepą zemstą, a zemsta niczemu nie służy, za to świadczy o nas. 8. Prawo powinni pisać i uchwalać eksperci, nie politycy. Sądy powinny brać pod uwagę opinie biegłych. Lekceważenie nauki przez sądy powinno być zabronione prawem. 9. Co jeśli po wyroku pozwalającym na wyjście z więzienia, w dającej się jakkolwiek przewidzieć perspektywie czasowej, skazany będzie wciąż niebezpieczny? Jeśli stwierdzi to sąd, po zasięgnięciu opinii biegłych powinien być zastosowany tak zwany środek postpenal. Dziękuję pięknie. Kara zakończenia, teraz zamknięty oddział szpitalny, warunki terapeutyczne.
O takiej ewentualności skazany powinien usłyszeć w chwili orzekania wyroku. Jeśli po wykonaniu kary dalej będziesz niebezpieczny, państwo będzie mogło wysłać cię na oddział zamknięty. 10. Powtórzę. Współczuję rodzinie prezydenta Pawła Adamowicza. To straszna tragedia i cierpienie. Jestem za sprawiedliwością i skuteczną karą. Zdaję sobie sprawę, że to, co tutaj zaraz napiszę, obudzi sprzeciw rodziny i innych osób. 11. Nie mogę zgodzić się z apelem żony zamordowanego, by o mordercy jak najszybciej zapomnieć. Uważam, że powinniśmy starać się śledzić jego dalsze losy, bo jesteśmy ludźmi. Bardzo dziękujemy i rzeczywiście tak było, to co napisałeś wzbudziło... Bardzo wiele ludzi, bo tam dzień wcześniej był taki mój krótki post, w którym za szybko wyjaśniłem, znaczy sprecyzowałem swoje stanowisko. Bardzo wielu ludzi deklarowało, że zostało przekonanych. W związku z tym myślę, że, to też dobrze, ale nasza rozmowa ma sens. Tak, ale jeszcze na koniec chciałabym wrócić do tego punktu 9 właśnie, tego trudnego słowa. Co z tymi przestępcami, którzy nie rokują? Ja nie umiem może tego ubrać w te słowa. A skąd które... pani wie, że nie rokują? Widzę, pani profesor, ale pani wie, o czym ja mówię. Są osoby, które... Znaczy, przepraszam, ale nie jest mi do śmiechu, bo mówię o czymś chyba bardzo poważnym. Mianowicie są osoby, które... może źle powiedziałam, ale no będą mordować. Tak? Ale co z osobami, które nie wykorzystały szansy poprawienia się chociażby przez ten okres kary? Rozumiem, że taki jest sens. To jest pytanie teoretyczne, które się nie pokrywa z rzeczywistością najczęściej. Nie, Moniko, ale pani profesor, jednak się... mi powiedzieć, że są ludzie, którzy popełnili kolejne przestępstwo. A ja chcę powiedzieć o czymś innym. Że skazując zabójcę Adamowicza na bardzo surową karę, mamy prawo to zrobić. Ale jeżeli zrobimy to z takim przesłaniem, to on i tylko on jest winien za to, co się stało, jeżeli nie zobaczymy, jak się stwarza atmosferę nienawiści, mowy nienawiści, tak naprawdę podżegania do tego, żeby się dopuszczać tego typu czynów, to doprowadzimy po pierwsze do zupełnie nieuzasadnionego dobrego samopoczucia, a po drugie stworzymy zagrożenie dla kolejnych. Po drugie, jeżeli państwo prześledzicie zabójstwa, które są dokonane na przepustkach, na warunkowym przedterminowym zwolnieniu, to proszę zobaczyć, komu one są udzielane. Czy one są udzielane ludziom, którzy pracowali nad sobą, czy one są udzielane ludziom, którzy mieli inny status w więzieniu i co innego robili. I będę się upierała, że to raczej jest to drugie. Maria Eichardt. Ale myślę, że pani profesor troszkę uciekła od, przepraszam za ten skrót myślowy, od pytania Marty. Co robić z ludźmi, już nie chcę konkretnych nazwisk przytaczać, którzy w chwili zakończenia kary, na przykład 25 lat, 5 lat więzienia, deklarują, że dalej będą zabijać. Kto kara się skończyła. Tak deklarował? Kto kiedykolwiek tak deklarował? To są puste teksty. Poza wszystkim, oczywiście to jest tanie, co w tej chwili powiem, że jeżeli możemy 150 policjantów postawić przed jedną willą, to prawdopodobnie powinniśmy mieć służby więzienne, służby państwowe, które potrafią dobrze chronić, jeśli ktoś jest niebezpieczny. Zazwyczaj mamy instrumenty prawne, możemy wypuścić kogoś wcześniej i dać mu dozór, i dać mu nadzór. A poza tym niestety jesteśmy w kraju, w którym już wiemy, jak wygląda kara dożywotniego więzienia i wiemy, jak wygląda kara śmierci rozłożona w czasie, bo żeśmy łamiąc wszystkie podstawowe normy konstytucyjne i prawa karnego stworzyli ośrodek, w którym sąd cywilny pozbawia ludzi wolności bezterminowo, nie dając im przepustek nawet wtedy, kiedy umierają ich najbliżsi i godząc się na to, że oni umierają tam. I widząc, że nie przestrzegamy prawa, każdego dnia łamiąc prawo, które żeśmy sami stworzyli, idziemy do parlamentu i mówimy, łamiemy to prawo, w związku z tym poprosimy, żeby nam zrobić tutaj filię obok Gostynina w drugim miejscu i to drugie miejsce już jest więzieniem, w którym pracują funkcjonariusze więzienni, w związku z tym my tutaj teoretycznie rozmawiamy o potrzebie zniesienia kary dożywotniego więzienia. Ona faktycznie została wprowadzona. Jeśli państwo zajrzycie do kodeksu karnego, to są tysiące możliwości, bo to jest trzecia
prawidłowa rzecz. Jeżeli ktoś jest zaburzony, to mamy obowiązek zrobić przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności. I go leczyć. I go leczyć. I jeżeli naprawdę jest taka potrzeba, to powinniśmy zadbać tylko o to, aby nie było sytuacji, którą znalazła pani Hanna Machińska, że człowiek przez 40 lat w zakładzie psychiatrycznym nigdy nie wyszedł nawet na spacer. Ale pani profesor, ja myślę, że pani udzieliła teraz odpowiedzi i Wojtkowi, i mi, bo o to nam dokładnie chodziło, żeby pani profesor to powiedziała. Myślę, że no, twoja książka jest wybitnie potrzebna, Wojtku. I myślę, że te rozmowy są potrzebne. I ta dzisiejsza też była potrzebna. Ale ja chciałam na koniec spytać jeszcze o Monikę Osińską, która wyszła na wolność warunkowo, przedterminowo. I wiemy z twojej książki, że boi się, że się boi zemsty. Czy ona tu, w tym społeczeństwie, tak nastawionym, tak wychowanym, tak wyedukowanym, czy ona ma szansę na w miarę normalne życie? Monika musi mieć szansę na nie w miarę, na normalne życie. Ona odbyła karę. Prawo dzisiaj i pewnie pierwszy raz ona ma takie poczucie w swoim życiu, jest po jej stronie. Ona dzisiaj jest tu z nami po tej stronie muru, na mocy orzeczenia sądu, zgodnie z prawem. Jest osobą, ja mogę złożyć dzisiaj publiczną deklarację przed państwem, że jestem przekonana, że Monika nie wróci, na własne życzenie nie wróci do więzienia. Jest osobą bardzo silną, ja się nie boję o nią. Czy jej coś grozi? Tak, myślę, że ma poczucie zagrożenia ze strony osób, które nie zgadzają się z tym, że ona wyszła, które są przeciwne temu, osób, które są prowadzone przez jakąś chęć zemsty i rewanżu, ale po to znowu jest prawo, żeby ją przed tym uchronić. Ja się bardzo, bardzo dziękuję państwu. Profesor Monika Płatek. Bardzo dziękuję. Maria Eichardt i Wojciech Tochman oczywiście. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy państwu za tak liczne przybycie. Dziękujemy też wydawnictwu literackiemu. Dziękujemy Teatrowi Studio. Dziękujemy bardzo aktorkom i aktorom. Bardzo dziękujemy.